Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie i prosili go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tak często jesteśmy niecierpliwi. Chcielibyśmy wszystko otrzymać natychmiast. Podobnie jak słudzy z dzisiejszej Ewangelii, także w tym wymiarze duchowym pragniemy, aby Bóg natychmiast usunął wszelki chwast, wszelkie zło z powierzchni ziemi. Sądzimy, że wtedy będzie się żyło znacznie lepiej. Problemem tamtych rolników była nie tylko niecierpliwość, ale również brak wyobraźni miłosierdzia. Bóg pozwala rosnąć obojgu razem, ponieważ daje szansę każdemu na nawrócenie i przemianę swojego życia. Dzisiejsza dobra nowina mówi bowiem nie o chwaście i zbożu, ale o ludziach dobrych i złych. Tych, którzy przynoszą dobre owoce i tych, którzy przynoszą zły owoc swojego życia. Jak często zdarza mi się osądzać i potępiać innych? Jak często przyłapuję się na tym, że w imię wiary w Boga pragnę wytępić wszystkich inaczej myślących ode mnie? Taka postawa z gruntu rzeczy jest diabelską pułapką. To nie grzesznik jest problemem, ale jego grzech. Powinno nam zależeć na dobru drugiego człowieka, także tego, którego dzisiejsza Ewangelia nazywa chwastem. Czy rzeczywiście przejmuję się losem drugiego człowieka? Czy naprawdę zależy mi na zbawieniu moich braci i sióstr, zwłaszcza tych poranionych i wyniszczonych przez własny grzech? Co robię, aby grzeszników sprowadzić na właściwą drogę?
przed nami wielkie zadanie. Wiele jest serc, które wciąż jeszcze czekają na Ewangelię.